No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj powrót do serii Warzone News, bo w końcu zaczynają nie tylko wyciekać do sieci zawartości przyszłych update'ów, ale też i zaczynają pojawiać się nowe anomalie w samym Werdańsku. O tym wszystkim już dzisiaj, a jeżeli chcecie docenić moją pracę, to będę bardzo wdzięczny za zostawienie kciuka w górę pod tym filmem oraz zasubskrybowanie mojego kanału, bo brakuje już bardzo niewiele do 176 tysięcy subskrypcji. Was to nic nie kosztuje, a mnie przede wszystkim motywuje do dalszej pracy. Tyle słowem wstępu, bo teraz czas na konkrety. Zacznijmy może od tego, co jest potwierdzone, bo pojawiło się w samej grze. Od kilku dni w Werdańsku oraz na Wyspie Odrodzenia można doświadczyć nowej anomalii, jaką jest chwilowy glitch ekranu. Zresztą zobaczcie sami. Jeżeli macie dobrą pamięć, to od razu powinno wam się to skojarzyć z bardzo podobnym motywem przed pierwszym live eventem w Werdańsku. Wyglądało to wtedy tak. Jak się później oczywiście okazało, był to właśnie teaser pierwszego i ostatniego jak do tej pory live eventu Warzone. Live eventu Warzone, który wtedy promował nową część Call of Duty. Nową część Call of Duty, którą oczywiście było Call of Duty Black Ops Cold War i pamiętacie dokładnie na pewno ten live event, gdzie po prostu szukaliśmy Woodsa na mapie. Zapytacie natomiast, czego teaserem ma być w takim razie ten nowy glitch? Tego oczywiście nikt prócz twórców jeszcze nie wie, ale jeżeli interesuje was chociażby moja intuicja, to ja obstawiam, że jest to zwiastun czegoś, na co wszyscy od dawna czekamy. Zwiastun kolejnych zmian na Werdańsku, albo nawet kompletnie nowej mapy Warzone. Niektórzy uważają również, że jest to teaser z remasterowanej wersji Call of Duty Modern Warfare 3, pierwotnie wydanej w 2011 roku i to też ma rację bytu, ale do tego przejdę zaraz. Wróćmy jednak do mojej intuicji. Ja obstawiam nowe zmiany na Werdańsku, być może nawet jego całkowitą przemianę, albo po prostu nową mapę Warzone osadzoną w górach Ural. Mówię o górach Ural, gdyż pokrywa Dałoby się to po prostu z mapami z oddziałowej brudnej bomby z Black Ops Cold War, a na takiej samej zasadzie powstał przecież Werdańsk, który w głównej mierze jest zlepkiem map z Wojny Naziemnej w Modern Warfare 2019. Swoją intuicję opieram jednak dosyć mocno na kolejnej anomalii, którą możemy doświadczyć w Werdańsku. Chodzi mi w tym przypadku o pioruny, które zaczęły pojawiać się u niektórych graczy po wczytaniu spotkania. Zresztą zobaczcie sami. Nie wiem czemu, ale mi pioruny kojarzą się bardzo mocno z destrukcją, chaosem czy po prostu zmianami. Natomiast może być też tak, że to wszystko to zwiastun kompletnie nowego trybu zombie. Coś na wzór tego halloweenowego o nazwie Outbreak, bo w plikach gry odnaleziono szereg plików opisanych różnymi misjami z nazwą Outbreak w tytule. Na przykład w trybie Outbreak wyeliminuj specjalne zombie. Ukończ wszystkie wyzwania trybu Outbreak. Co więcej, w samym Werdańsku, w różnych lokacjach zaczęły pojawiać się maszyny znane z trybu zombie. Czym miałby być dokładniej w takim razie ten tryb Outbreak? Istnieje teoria, że polegałby on na tym, że Werdańsk zniszczyłaby atomówka, a mapę przejęły zombie. Naszym celem byłaby więc po raz kolejny walka z zombie z innymi ludźmi, ale tym razem zombie miałoby być również sterowane przez sztuczną inteligencję, czyli coś na bardzo podobnej zasadzie, jak zombie występowały w Blackout, czyli pierwszym Battle Royale od Call of Duty, Battle Royale zresztą stworzone przez Treyarch, które w tym momencie oczywiście Warzone'em się też w jakimś stopniu na pewno opiekuje. Jak więc widzicie, ewidentnie coś się zaraz będzie działo, bo do końca sezonu pierwszego zostało przecież niecałe 10 dni, a dodatkowo zbliżają się pierwsze urodziny Warzone, które wypadają, przypominam, 10 marca. Nie zapominajmy też o tym, że w plikach gry od kilku miesięcy znajduje się kilka nowych broni, kilku nowych operatorów i to zarówno opartych na Black Ops Cold War, jak i Modern Warfare. Jednym z ciekawszych asetów znalezionych w plikach gry jest operator Soap, który wpasowywałby się idealnie w live event promujący ewentualną zremasterowaną wersję Modern Warfare 3
o której mówiłem wcześniej. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie i czy chcielibyście użyć w końcu nową mapę Warzone, czy wystarczą wam po prostu zmiany w Verdańsku. Ja generalnie nie mam opinii w tej kwestii, nie za bardzo chciałbym się też jakby odcinać od Verdańska, nie chciałbym takiej sytuacji, że Verdańsk zniknie na zawsze, bo jednak sentyment do tej mapy zawsze będzie, a nigdy przecież nie wiadomo, jaka ta nowa mapa miałaby być, tym bardziej, że chodzą bardzo konkretne plotki o tym, że testowany był tryb Warzone na silniku Black Ops Cold War, co być może wskazuje na to, że nowa mapa miałaby być oparta na silniku Black Ops Cold War, czyli Warzone wówczas przeszłoby na właśnie ten silnik. Nie ma żadnej stuprocentowej informacji, czy tak faktycznie by miało być, nie ma też żadnej stuprocentowej informacji, że tak na pewno nie będzie. Także tutaj możemy się tylko domyślać, możecie też dać znać, co o tym sądzicie, że Warzone miałby przejść na silnik Black Ops Cold War. Ja osobiście chyba nie za bardzo chciałbym tej zmiany, bo wydaje mi się, że ten silnik Modern Warfare, można na niego mocno narzekać, bo jest dużo motywów w samym silniku, do których po prostu nie mogę się przyzwyczaić, które mi się po prostu nie podobają, ale jednak sam silnik w sobie daje bardzo duże pole do popisu w różnego rodzaju strategiach przy podejmowaniu pojedynków, podjazdów i tak dalej, więc ja jakby patrzę sceptycznie ewentualnie na taką zmianę, ale też nie ma za bardzo co o tym rozmyślać, bo tutaj nic nie jest w jakikolwiek sposób potwierdzone czy też zdementowane. Dajcie też znać, czy chcecie jutro bądź pojutrze zobaczyć materiał, w którym opiszę wam wszystko to, co wyciekło odnośnie nadchodzącego drugiego sezonu, bo pojawiło się bardzo dużo screenów, których oczywiście nie będę wam mógł pokazać, ale ogólnie bardzo dużo informacji związanych właśnie z tym drugim sezonem, czyli nowi operatorzy, nowe bronie, o których już zresztą wielokrotnie wspominałem, nowe misje, nowe pakiety ze sklepów, no generalnie jest tego naprawdę mnóstwo. Ja oczywiście korzystam z ogólnodostępnych informacji w sieci, po prostu obserwuję odpowiednie konta dataminerów, chociażby na Twitterze, no ale też nie ukrywam, że mam swoje takie małe źródełko, które rzadko coś wie, ale jeżeli już wie, to są raczej zawsze sprawdzone informacje i mimo, że one wyciekają jakby do mnie później niż wiele innych informacji, to podając je prawie zawsze mam pewność, że one przynajmniej kiedyś się wydarzą. Także taki materiał na pewno mógłbym dla was nagrać, dawajcie znać, czy bylibyście czymś takim zainteresowani, a na dzisiaj to już na tyle, dawajcie jeszcze raz znać, co o tym wszystkim sądzicie, chętnie poczytam, chętnie wejdę w dyskusję z wami, no i pamiętajcie o łapce w górze oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. To wszystko, mówi Goldzor, na razie.